jest taka miła i delikatna dziewczyna, kiedy się z nią obcuje na planie naszego programu, ale kiedy się włączy serial Skazana na Playerze, który od 27 kwietnia pojawi się też na antenie TVN-u, to ona tam się zamienia w jakąś straszliwą bestię, aczkolwiek uroczą, trzeba przyznać. Jest z nami Ola Adamska, Aleksandra, aktorka i serialowa Patty. Zanim zaczniemy rozmawiać o serialu, to zapytamy cię, jak się czujesz ostatnio, bo mówisz, że w okolicznościach, które nas otaczają, nawet nie jesteś do końca w stanie myśleć o pracy. No nie jestem właśnie. Po prostu nie jestem w stanie. Jest mi bardzo ciężko. Jeszcze mijając rodzinę ukraińską i widząc te dzieci, które są tutaj, a też są tam, jest mi niezmiernie ciężko. Po prostu. Nie rozmawiajmy o tym, bo widzimy, że cię to porusza do łez. Tak, ja już sobie wziąłam nawet chusteczkę. Nie jesteś odosobniona, my wszyscy czujemy to samo. Natomiast to zapytamy cię wróćmy o Patty. Do serialu. Tak, tak. W jaki sposób stworzyłaś tę wyjątkową postać? Postać dresiary, nie wiem, z bloku. Patusiary, mówią niektórzy. Patusiary, z wadą wymowy. To naprawdę znakomita kreacja w tym serialu. Od początku do końca bardzo konsekwentnie w niej się chowasz. Czy to jest twój pomysł na jej osobowość? Cały treatment postaci dostałam od scenarzystek i osób, które stworzyły cały koncept tego serialu, ale na pewno ten sposób bycia, ten sposób mówienia, zaczesywania włosów gdzieś wypłynął po prostu ze mnie. Ja już nagrywając self-tape'y, czyli ten rodzaj takiego castingu bezkontaktowego, który był nam potrzebny w czasach pandemii, już wiedziałam, że ona gdzieś taka ma być. Ona się potem rozwijała, dodawałam jej kolejnych elementów i klocuszków i kolejnych barw, ale czułam, że taka albo wcale. Jak wyglądała wasza współpraca z Agatą Kuleszą na początku, bo teraz już jesteście wszystkie zaziomowane, mówiąc waszym językiem. Natomiast na początku trochę tak jakby grać z panią profesor, no bo jednak Agata to taka postać, przed którą pewnie ma się trochę tremę. Czy ta trema była uzasadniona, czy okazała się taką ciepłą ciocią, która przytuliła do serca, dała dobre rady i tak dalej? Może nawet nie trema, a rodzaj adrenaliny, ekscytacji, możliwości spotkania się z tak wielką aktorką jak Agata Kulesza na pewno było. Na pewno obawiałam się tego, czy ona mi pozwoli taką być, bo jednak to, w jaki sposób gra Agata, to, jaki miała do przeprowadzenia tematy i całą historię Alicji Mazur w tym serialu, jest troszeczkę się różni od tego, co chciałam zaproponować i co proponuję, grając postać Patty. Ale to super, bo ona jest taka surowa, a ty taka szalona. Dokładnie. Takie dwie dziwne, inne postacie się spotykają. Tak, i to zestawienie, wydaje mi się, właśnie z Agatką spowodowało, że to się jeszcze wybiło, że możemy współistnieć razem na jakichś dwóch zupełnie skrajnych jakichś pozycjach, na jakichś platformach zupełnie, że ona jest jednak z wyżyn społecznych, ja jestem z nizin. No, ona jest sędzią, a ja jestem jednak dziewczyną po prostu skazaną za nieumyślne spowodowanie śmierci i wydaje mi się, że to jest ciekawe po prostu. A co ty robisz poza tym, że grasz? Bo chcielibyśmy też trochę więcej się o tobie prywatnie dowiedzieć. Masz jakieś pasje, o których możesz opowiedzieć? Masz jakieś ambicje, aspiracje, o które chciałabyś wyrazić? Zajawki, jakby powiedziała. Jestem typem człowieka, który może nie jest tak barwny dla show biznesu, bo ja lubię po prostu żyć. Lubię spędzać czas z moją rodziną, lubię... Teraz jestem w okresie silnego samorozwoju. Silnego rozwoju duchowego, ale też psychicznego. Wydaje mi się, że w ogóle to jest generalnie taki czas, w którym ludzie się przebudzają i ludzie zaczynają dbać o siebie, zaczynają widzieć innych. A jak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to bardzo ciekawy wątek, na czym ten wzmożony samorozwój polega? Uczęszczasz na jakieś kursy, nie wiem, medytujesz, praktykujesz jogę? Co jest tą przestrzenią, w której się rozwijasz? Od 2,5 roku chodzę na terapię. I to mi bardzo pomaga jakby w sferze psychicznej, że faktycznie wszystkie moje traumy i rzeczy, z którymi przyszło mi żyć, się rozwiązują. Uczę się sama siebie, uczę się tego, jak funkcjonować w ogóle z ludźmi w społeczeństwie. Jeżeli chodzi o sferę duchową, to faktycznie medytuję, oglądam dużo różnych wykładów. Zagłębiam się w siebie, rozmawiam dużo z ludźmi, którzy wiedzą też troszeczkę więcej na ten temat.
temat. Czyli meblujesz sobie duszę, w przeciwieństwie do tych, którzy chcą meblować sobie duży pokój, a ty tak, zadbałaś o ten pokój wewnątrz. Ja zdecydowanie jestem tym pokojem wewnętrznym, Olu, zainteresowana bardziej. Poza Skazaną jeszcze teraz gdzieś będziemy mogli się zobaczyć? W kwietniu zaczynam film, o którym niestety nie mogę mówić, bo po prostu nie mogę mówić, już podpisałam umowę. Fabularny. Tak, fabularny. Ciekawy, bo też różniący się, wydaje mi się, postać różniąca się od Patty i od wszystkiego, co mogliśmy widzieć w moim wykonaniu dotychczas, więc też bardzo się cieszę. Super. Czekamy na kolejne twoje odsłony, bo zostaliśmy fanami po Skazanej, a teraz po tym, co powiedziałaś, jeszcze bardziej. Skazaną polecamy oczywiście widzom. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć jej na playerze, polecamy oczywiście rolę Oli, naszego gościa. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wklejamy twoje zdjęcie do klasera naszych ulubionych aktorek. A teraz pora na... Piękny mamy klaser, mówię ci. Na Zuzannę, która opowie państwu o tym, co się dzieje na świecie. No, minę ma dzisiaj niewesołą, ale to, co się dzieje na świecie, wcale wesołe nie jest. Wręcz przeciwnie, jest tragiczne i okrutne. Więc mamy nadzieję, że to się szybko skończy. Dagmaro. Przepraszam, powiedziałem Zuzanna? Tak, Zuzanną nazwałeś Dagmarę Kaszmarek-Szałko. Przepraszam cię, Dagmaro, ale tak jakoś dzisiaj... Nie ma sprawy. Ja nawet tego, przyznam szczerze, nawet tego nie usłyszałam, bo nie ukrywam, że niezwykle jesteśmy skupieni na informacjach, które w tych dniach przekazujemy. Sprawdzamy je kilkukrotnie i te najnowsze zdjęcia z Kijowa, z porannego Kijowa po ostrzale, po atakach za chwilę pokażę. Już po serwisie informacyjnym. Genialne teksty pisze w wannie, a jej piosenki śpiewa mnóstwo polskich wokalistów. Tylko u nas Magda Wójcik z mężem. O 21 latach stażu małżeńskiego i prawie 30 zespołu Goja. Mamy w sobie cały czas dużo pokory, nie mamy jakichś, nie wiem, momentów i nigdy nie mieliśmy momentów, nie wiem, much w nosie i fochów.